Witam Państwa. W studiu nasz gość Tadeusz Woźniak, przewodniczący Narodowego Komitetu Obchodów Dnia Praw Rodziny, poseł Solidarnej Polski, Klub Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Pana. Witam no i właśnie o prawach rodziny będziemy rozmawiali, bo 22 października, to już niebawem, ten dzień praw rodziny w Polsce będziemy obchodzili. Pierwszy raz chyba, tak? Tak naprawdę będziemy obchodzili go po raz pierwszy, dlatego że po 7 latach naszych starań, w tym także moich, nieskromnie powiem, w ubiegłym roku, 21 października, Sejm przyjął uchwałę ustanawiającą Dzień Praw Rodziny. Ponieważ uchwała... 7 lat, panie pośle? 7 lat. Takie trudne to było? W trzeciej kadencji moich starań. 5 marszałków się zmieniło. Takie trudne to było? Z zarządów Platformy Obywatelskiej 3 projekty, które były złożone, były kierowane do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny i tam nie były poddane ani razu nawet pierwszemu czytaniu. Szły do kosza z końcem kadencji. Platformie prawa rodziny się nie podobały? Platforma, czy posłowie Platformy czasami w kuluarach pytali mnie, żebym mi wytłumaczył, co to jest rodzina. Więc zadawałem pytanie, gdzie się wychowali. Aczkolwiek jest to problem głębszy. Rzeczywiście zdefiniowanie rodziny w taki sposób, który by odpowiadał wszystkim, no wszystkim pewnie jest niemożliwe, ale zdecydowanej większości jest... Jaka jest to definicja? Jest to niezwykle trudne, bo musimy odróżnić, albo też nie, bo to różne przepisy dzisiaj to różnie regulują. Na przykład dla Kościoła czym innym jest małżeństwo samo, jako instytucja małżeństwa, a czym jest rodzina, która według katechizmu Kościoła katolickiego powstaje wtedy, kiedy przychodzi na świat potomstwo. Dopiero wtedy jest rodzina. Ale kodeks rodzinny i opiekuńczy, który w prawie cywilnym naszym obowiązuje, mówi, przepraszam, tu z pamięci oczywiście cytuję, że w momencie zawarcia małżeństwa, no czyli cywilnego, tworzy się rodzina. A więc już tutaj pojęcie, czy małżeństwo jest rodziną, czy nie, już budzi pewne kontrowersji. Natomiast w socjologii, w psychologii, tak zwanej, no głównie w socjologii, mamy jeszcze liczne, cały katalog, żeby pojęć rodziny. Rodzina pełna, niepełna, rodzina zrekonstruowana, całe mnóstwo rzeczy i teraz trzeba po prostu nad tym pracować. I dlatego jest potrzebny ten Dzień Praw Rodziny, żeby na to zwrócić uwagę właśnie? Tak, bo on jest uchwalony nieco przekornie. Tak, z pewną przekorą, dlatego że tak naprawdę w Polsce, gdzie konstytucja, no choćby w artykule 8, mówi, że małżeństwo, rodzicielstwo, rodzina tam są pod szczególną opieką i ochroną państwa, to, tak jak powiedziałem, nie definiuje się tej rodziny i rodzina jako podmiot, jako całość nie ma w Polsce tak naprawdę prawa. Prawa, no to skąd ta prawa, książeczka, która prawa, leży przed nami, karta praw rodziny? Proszę, prawa w Polsce mają przede wszystkim poszczególni członkowie rodziny. A nie sama rodzina. A nie rodzina jako całość, żeby była podmiotem prawa, prawda? Bo jest to, no mówi się, że jest to ta najmniejsza komórka społeczna, no tak, prawda? Najważniejsza. Tak. To tu się odbywa to wszystko, co jest jakby... Najważniejsze, bo tutaj człowiek się rodzi, tutaj jest wychowywany, tu jest jakby socjalizowany, tu jest przygotowywany do życia w społeczeństwie, także do służby państwu, ojczyźnie i innym ludziom. Prawda? Rozwija się po prostu. To jest niezwykle cenny podmiot, który no, w prawie tak naprawdę do końca jest niedostrzeżony. My, a ta karta praw rodziny? Już do tego nawiążę. My będziemy starali się, żeby w pracach, jeżeli już one nastąpią nad nowym projektem konstytucji, żeby tam znalazło się pojęcie rodziny i definicja rodziny i żeby tam także zaznaczono, że rodzina jest i może być podmiotem prawa jako całość. A karta praw rodziny, którą pozwolę sobie wręczyć panu przed audycją, to jest karta praw rodziny wydana przez Stolicę Apostolską z inicjatywy Jana Pawła II, świętego naszego papieża. Ona została wydana 22 października 1983 roku, czyli w 5. rocznicę, że tak powiem, do wprowadzenia Ojca Świętego już wybranego na stolicę. I chce pan powiedzieć, że ta karta u nas nie obowiązuje w Polsce? Nie, ta karta generalnie nigdzie nie obowiązuje. Aha. To jest taki zbiór. Bo jest to taka konstytucja rodziny. Tam oczywiście autorzy zwracają na to uwagę, że ona jest skierowana nie tylko do ludzi wierzących, także do niewierzących, do całego świata. Niewierzący także zakładają rodziny. Bo zebrano tutaj to wszystko, co rodzinie się, żebym należy, jako to prawo naturalne.
Bo mamy prawo naturalne, tak rozumiemy, mamy prawo stanowione. No generalnie, jeżeli mówimy o czyjejś odpowiedzialności za coś, no to mówimy o prawie stanowionym, prawda? Ale mamy jeszcze poczucie prawa naturalnego, że coś po prostu należy się samej istoty, prawda? Tak jak prawo do życia. No jest prawem naturalnym. No nie trzeba kodeksu uchwalać, a można kary wprowadzić, prawda? Wymiar za pogwałcenie tego prawa, ale samo prawo jest naturalne. Idzie pan jeszcze dalej, bo ja mówię o tym, że 22 października będziemy obchodzili w Polsce Dzień Praw Rodziny, a pan chce i komitet, któremu pan przewodniczy, chce, żeby od 22 października tego roku do 22 października przyszłego roku ustanowiono rok rodziny, rok praw rodziny w Polsce, tak? Znaczy, w tym roku tego roku praw rodziny nie będzie. Ale dążycie. Chcieliśmy, żeby to było w tym roku, ale ponieważ już Sejm podjął pewne zobowiązania, a ma ograniczoną możliwość ustanawiania roku danego, prawda, czy człowieka, czy jakiegoś zdarzenia. No więc tutaj jakby się w tym miejscu nie zmieściliśmy, ale wierzymy, że być może hierarchowie Kościoła katolickiego tutaj w ramach swoich prerogatyw mogą też wiele w tym zrobić. No, pragnę podkreślić, że no w przyszłym roku będzie 40. rocznica wyboru Ojca Świętego na Stolicę Apostolską. 35. rocznica wydania Karty Praw Rodziny, prawda? Aż się prosi. I gdybyśmy na przykład ten punkt kulminacyjny nad naszych obchodów przyjęli 22 października przyszłego roku, no byłoby to niezwykle piękne, ale to oczywiście decyzje do nas nie należą. My pracujemy nad tym, my pomagamy, włożyliśmy mnóstwo wysiłku, wydawnictwa, stanowiska, zapraszamy wszystkie samorządy w Polsce, co już tak, no suma summarum około 3000, w tym także wszystkich wojewodów. Skierowaliśmy list do wszystkich arcybiskupów i biskupów w Polsce. Wierzymy, że to będzie szeroki odzew społeczny tej naszej inicjatywy i podkreślam, my w tym roku rozpoczynamy. Rozpoczynamy nie 22 października, rozpoczynamy już 14 października. Czyli to jest tak naprawdę początek dyskusji o prawach rodziny. Na koniec pana posła chcę zapytać, gdy pan słyszy słowo rodzina, co jest dla pana najważniejsze? Rodzina. A pod tym pojęciem rodzina? Miłość. Rodzina to miłość i to właśnie ta miłość w tej całej tej instytucji, tej rodziny. Ponieważ tam i rodzice, i dzieci, jeżeli jest rodzina wielopokoleniowa, to także na przykład i dziadkowie. Ci ludzie darzą się naturalną miłością, bezcenną, nieobliczoną na jakieś korzyści osobiste. Po prostu wszyscy sobie pomagają w sposób naturalny. I dlatego jest to tak ważna, najcenniejsza, myślę, ze wszystkich instytucji na świecie. Tadeusz Woźniak, przewodniczący Narodowego Komitetu Obchodu Dnia Praw Rodziny, poseł Solidarnej Polski, PiS, był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.